Witajcie! Dzisiaj taki filmik krótki, nie o Ursusie 25, chociaż też przydałoby się coś ciekawego od nim nowego nagrać, ale to przyjdzie na to czas. Nie o tej 25 z Turem, ale słuchajcie, Zetor. Zetor 25. Mam tutaj kilka zapytań od widza dotyczące rodzaju silnika. Tutaj Wam pokażę przy okazji dwa rodzaje silnika, które dla mnie są najbardziej istotne. Mianowicie rok 40. Czym się różni w ogóle 47 od 48, 46 i tak dalej, i tak dalej. 46 nie będziemy brali w ogóle na warsztat, ponieważ jest to absolutna rzadkość. Ja widziałem dwa takie silniki. No i dlatego nie będziemy po prostu ich na razie brali pod uwagę, bo to trzeba będzie pojechać do Czech i tam zrobić relację, ale to oczywiście zrobimy może jak będzie lato, czy coś takiego. Przede wszystkim omówię tutaj pokrótce takie rodzaje silników i jak je rozpoznać. Przede wszystkim mamy rok 47 i to jest rok 47, gdzie ma tą oto wypustkę. Potem poznajemy 47 rok, nieważne w tym momencie jakie będzie miał numery nabite, ale przy okazji Wam powiem, gdzie się nabija te numery. To mamy tu nabite numery, tu mamy 6522, tu mamy 7423, po prostu tak nabijano. Być może gdzieś tutaj jeszcze jest numer, może tutaj na tym guziku, że tak powiem, ale one tutaj były nabijane. Czasami też je tutaj po prostu nabijano, ale gdziekolwiek, gdzie tam było miejsce, to była sprawa pomów i tak to nabijano. Przede wszystkim to jest rok 47 tego silnika i tak należy go rozpoznawać. Druga sprawa to tutaj mamy szeroki rant. To też jest cecha charakterystyczna wszystkich silników z lat 40. i jeszcze z 50. roku. Później już ten rant jest cienki, tak samo przy silniku, jak i przy obudowie sprzęgła. Nie pamiętam, chyba też dotyczy to skrzyni biegów, że tutaj te ranty też będą węższe, ale to mówię, nie pamiętam, ten temat zarzuciłem. Tutaj mamy tak samo rok 47, widzicie wyraźnie tutaj, ponieważ nie ma tych przewodów kabli, tu mamy tą wypustkę, także to jest to samo 47 i numery oczywiście w tym samym miejscu. Tu mamy 5406, tu mamy, nie wiem, 18791, czyli tu już wiadomo, że to już jest bardzo późno remontowany silnik, przerzucany do innego Zetora, ale ten 5406 to mamy 47 rok, także to jest ten model silnika, który trzeba. I tutaj widzicie szerokie ranty, tak samo, to są cechy charakterystyczne, na ich podstawie rozróżniamy silniki. Drugi silnik, który chcę Wam pokazać, to jest ten silnik już późniejszy, 48, 9 i jeszcze 50 roku. On już tutaj tej wypustki, widzicie, nie ma. Natomiast też ważne, że on nie będzie miał nigdy wejścia na sprężarkę. Także to też jest bardzo istotna sprawa. I tu będą już numery znacznie wyższe. Aha, jeszcze zobaczcie, widzicie, tutaj nie ma tych wypustek, ale zostały te na dole. No tu się nie doczytamy do tego, tu jedna, tu druga i ten silnik już jest nieco inny, właśnie chociażby tutaj przez to, że nie ma tych dwóch, że tak powiem, guzików na nabijanie numerów. No i oczywiście tak samo zostaje ten szeroki rant, tak samo przy skrzyni tutaj, jak i przy silniku i obudowie sprzęgła. To będzie silnik z lat 40. Można by się tutaj, słuchajcie, no nie mam czym, żeby to zobaczyć, ale można by się pokusić o odrapanie tego. Nie, deszcz pada trochę, się to robi lipnie. Ale co ciekawe, słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest jeszcze stara miska starego typu. Także tutaj to bardzo możliwe, że to będzie silnik też z 40, może nawet 8 roku. Ale już na pewno nie późniejszy. To jeszcze nie sprawdziłem. Tutaj, jeśli chodzi o tego Zetora, jeszcze Wam go nie prezentowałem, to tylko tak omówienie dotyczące rodzaju silnika.
Ale to zrobimy, jeśli chodzi o tego Zetora, na pewno zrobimy relację. Co Wam jedno chcę powiedzieć, taka ciekawostka. Ten, kto wie, o co chodzi, będzie wiedział, o co chodzi. No a możecie napisać w komentarzach, jeśli wiecie, w czym jest rzecz. To też ciekawe, kto tu się będzie cokolwiek orientował, co ja tutaj takiego pokazuję i dlaczego z tej strony. No, to w każdym razie, jeśli chodzi o tego Zetora, zobaczymy, powiedzmy, będzie ładniejsza pogoda, przyjadę następnym razem, może zrobię specjalny film na ten temat, dobrze go omówię. Natomiast tu, wracając do silników, widzicie, 47 ma tutaj te dwie wypustki, to jest na pewno to. No i słuchajcie, i oczywiście ta wypustka, to jest bardzo istotna rzecz. Nie wiem, do czego to służyło jeszcze, być może do mocowania, nie wiem, po prostu do czegoś jakieś, być może tutaj coś wiercono, mocowanie może tej pompy, która była przed tą pompą. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, nie pamiętam, ale to, co cechą charakterystyczną jest jeszcze tych ciągników, to różnice w tych, w innym filmie o tym mówiłem, tutaj w tych pedałach, czy to jest 46 czy 47, ale są takie różnice. Tu widzicie, tamte pedały są, nie są tutaj takie wypukłe, wyokrąglone, tylko raczej idą prosto i kończą się tutaj dopiero ten odlew. Także to taka też ciekawostka, ale to musicie wrócić sobie do moich poprzednich filmów i wtedy się wszystkiego dowiecie. Polecam Wam oglądanie tych moich poprzednich filmików, ponieważ tam bardzo, bardzo dużo rzeczy takich ciekawych ciekawostek. No, ciekawych rzeczy po prostu się dowiecie na ten temat. Między innymi tutaj o tej przedniej osi, tutaj V, to jest 48 rok bądź koniec 47. Nigdzie nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, ale też nigdzie później ta miska nie występuje. Ona wystąpiła moim zdaniem równolegle z tą dużą miską, co tutaj widzicie. Wystąpiła ta, ponieważ to nie dało się po prostu pracować przy tym, jeśli chodzi o uprawę ziemniaków, ponieważ ta miska tutaj gniotła po prostu rośliny, łamała wszystko i stąd po prostu pomysł na podwyższenie tutaj tej osi z przodu, ale i wzmocnienie tą taką fałką. Później dorobiono, zrezygnowano z fałki, tutaj dorobiono, jak widzicie, w bocianach otwory są na cztery śruby, ale niestety do czego nie zastanawiałem się, nie patrzyłem jeszcze. Także tak sytuacja, tak się to przedstawia. No, to tyle, jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące Zetora i rodzajów silników. Później były jeszcze silniki z 50, po 50 roku. One już się wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, charakteryzują tym, że tutaj mają ten rant węższy. No i oczywiście występuje już mocowanie na napęd, przepraszam, mocowanie napęd na, do sprężarki. Także to takie rzeczy i to jest tam jeszcze kilka modyfikacji, ale ogólnie można by przyjąć w ten sposób, że mamy do czynienia przynajmniej z czterema rodzajami bloków. Te, które mnie interesują, to jest 47 i w ogóle lata 40. Na tym się skupiam, to mi się podoba i to lubię. Także tu o reszcie niestety, no jeżeli będę miał chwilę, to może Wam poczytam po prostu, znaczy poczytam, dowiem się i przedstawię Wam taką sprawę. To tymczasem na tyle z dzisiejszej relacji. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!